bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu umiłowani. Kiedy gromadzimy się jako Kościół, to niezależnie od tego, co robimy, czy sprawujemy Eucharystię, czy sprawujemy jakieś sakramenty, czy gromadzimy się, żeby żegnać naszych najbliższych na pogrzeb, to pierwsze, co robimy, to otwieramy Słowo. Dlatego, że Słowo jest światłem dla naszych kroków, to znaczy, żebyśmy rozumieli to, w czym uczestniczymy, żebyśmy wiedzieli, czego jesteśmy świadkami. Prosimy Pana Boga, żeby nam pomógł to zrozumieć, żeby rzucił światło na to. I dzisiaj otrzymujemy Słowo, które nie jest wybrane na pogrzeb. Istnieje pewna lista czytań, z których można wybrać w zależności od sytuacji, od umarłego, Słowo. Ale dzisiaj jest to Słowo, które Kościół daje na ten dzień, na dzisiaj. I to jest Słowo niesamowite. Jak rano siedziałem nad tym Słowem, myślałem sobie, że lepszego Słowa na pogrzeb, na pożegnanie z Władysławem Pan Bóg nie mógł nam dać. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków, dla Władysława, który... Ja tylko mogę pomyśleć sobie jedną rzecz, nie? Bo nie znałem go osobiście. Ja tu jestem, zacząłem drugi rok dopiero. Ale jak widziałem jego żonę, która z taką troską przyszła rozmawiać o pogrzebie, a potem z taką troską pytała się o dyspensę na piątek, i dowiedziawszy się, że proboszcz tutaj może dać tylko swoim parafianom, a cała stypa, to przyjęcie po pogrzebie będzie na terenie innej parafii, to się dowiedziała, gdzie ten proboszcz jest, który proboszcz decyduje, i poszła, bo miała ogromną troskę o to, żeby nie być winna grzechu swoich dzieci. Dzisiaj w tym świecie, który... Piątek, nie piątek, środa popielcowa, Wielki Piątek, posty. Kto to już w ogóle dzisiaj o tym pamięta, dzisiaj to się, z jaką troską? To ja sobie tylko myślę, jaki musiał być Władysław, nie? Bo żona i mąż jedno ciało. Nie? Że iść jedną drogą, tyle lat małżeństwa, to dużo już mówi, wiecie? Dużo mówi. I na to... Na to dzisiejsze zgromadzenie Pan Bóg daje nam takie słowo z listu świętego Pawła do Filipian. My czasami sobie tak myślimy, że jak przychodzimy na pogrzeb, to my teraz wobec tego zmarłego coś czynimy, modlimy się. Słowo, które ostatnio było, bo obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, potem było wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i ciągle powracało takie słowo, szczególnie z Księgi Mądrości, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Nikt nic nie wydrze ich z Jego ręki. Głupcom wydawało się, że pomarli, a oni żyją. I to jest to słowo, które też otwiera i zawsze, kiedy,
kiedy jest pogrzeb, to jest to pierwsze słowo dobrej nowiny, która przychodzi. Że my czasami mamy taką nieufność wobec Boga, mamy różne wyobrażenia o Panu Bogu, dlatego jest ten nasz taki lęk o tych umarłych, nie wiem, różne rzeczy. Ale my możemy być pewni, pewni, że Władysław jest w rękach najlepszego Ojca. I chociaż kochaliście Go, troszczyliście się, i mówić, chcielibyście go zatrzymać dla siebie jeszcze. To jest normalne. Będzie go brakować, nie? Po ludzku. To tak dobrze, jak mu jest teraz, nigdy mu nie było. Że to, co my tu przeżywamy, jest przedsmakiem tego, co Bóg przygotował dla nas. Tej całej pełni, tej miłości, czułości, bliskości. I wszystkich nas do tego zaprasza, także my wszyscy jesteśmy w drodze do domu Ojca, do tego miejsca, gdzie będziemy mogli zasiąść do stołu. Jak Chrystus mówi, będzie On nam sam usługiwał. To jest Bóg, w którego wierzymy, Bóg, którego głosił Chrystus. Bóg, o którym powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. Nie? I kiedy patrzymy się na krzyż, to widzimy tą prawdę, że odrzucony kocha, odrzucony nie przeklina, odrzucony nie sądzi, odrzucony nie domaga się rekompensaty, nie woła o pomstę do nieba, tylko mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest ta prawda, to jest zawsze ta prawda, która na pogrzebie wybrzmiewa. Dlatego nasze pogrzeby są inne, nie są takie rozpaczliwe, ale są zawsze pełne nadziei, pełne ufności, pełne wdzięczności. I na pogrzebach nigdy nie mówimy żegnaj, na pogrzebach mówimy do zobaczenia. I popatrzcie, że na ten pogrzeb, gdy my myślimy, że chcemy coś zrobić dla Władysława, tak naprawdę otrzymujemy słowo, które Władysław dzisiaj mówi wam, którzy tutaj jesteście. Przyszliście coś dać, ale to otrzymujecie słowo. Niesamowite jest to. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami. To jest słowo, które otrzymujecie od Władysława dzisiaj. To są słowa świętego Pawła, które Bóg wkłada w usta Władysława dzisiaj w czasie tego pogrzebu ze względu na was. Bądźcie moimi naśladowcami. W czym? Żeby nie być wrogiem krzyża Chrystusa. Być wrogiem krzyża Chrystusa to nie znaczy zdejmować go ze ściany. Mam nadzieję, że to rozumiemy. To nie chodzi o to. Być wrogiem krzyża Chrystusa to znaczy być wrogiem tej postawy Chrystusa. Co chce Władysław wam powiedzieć? Nie? Chrystus jest drogą, która prowadzi do Ojca. To znaczy, że drogą, która prowadzi do Ojca jest przebaczenie swoim wrogom. Jest szukanie jedności z drugim człowiekiem. Jest darowanie długów. To mówił dzisiaj Chrystus w tej przypowieści. Ile jesteś winien? 100? Pisz 50. I to, o co modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. To jest coś, co święty Piotr w swoim drugim liście wyraża taką myślą, że miłość, miłosierdzie zakrywa wiele grzechów. A Księga Tobiasza mówi, że jałmużna uwalnia od śmierci i ratuje od każdego grzechu. To jest właśnie to. I to jest to słowo, nie wiem, dlaczego to słowo dzisiaj przychodzi, ale jest najlepsze słowo na pogrzebie. Bo my wszyscy starzejemy się, prawda? Patrzymy się w lustro, czasami się nie rozpoznajemy już pomału. Przechodzą oznaki tego, że zbliżamy się do tego momentu przejścia. Jesteśmy w drodze do domu Ojca.
Nie wpatrujemy się tylko w to, co przyziemne. Coraz bardziej widzimy, że nie potrafimy się tutaj zainstalować na wieczność. Nie tylko nie potrafimy się zainstalować, ale nawet nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby tutaj na ziemi był raj. Chcemy, żeby był raj, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I w naszych czasach widzimy, do czego to prowadzi, nie? Chcesz, żeby wszyscy byli szczęśliwi, mamy wojnę za granicami. Mamy podziały na podziałach, rodziny podzielone. Jedziesz 600 kilometrów na jakąś uroczystość i po 15 minutach nie jesteś w stanie rozmawiać ze sobą, bo się okazuje, że ten drugi ma inną opcję polityczną albo ma inne zdanie na jakiś temat i już. Nie, jak, chcemy być razem, mamy to pragnienie jedności, a widzimy, że ta jedność ciągle jest zagrożona, ciągle jest niemożliwa. I widzimy w naszych małżeństwach, nie, że się kochamy, a ile razy nie potrafimy sobie przebaczyć. Zasypiamy, przenosząc tą nienawiść, kłótnie, gniew na drugi dzień. I jest jak rak, która toczy. Są te ciche dni, które się przeciągają może w tygodnie albo w miesiące. I Władysław dzisiaj, Bóg dzisiaj w usta Władysława jako takie przesłanie daje to, nie bądźcie wrogami krzyża. Nie wpatrujcie się tylko to, co przyziemne. Jesteśmy w drodze do Ojca. On przeszedł. On przeszedł. Zasnął spokojnie, doświadczony cierpieniem. Oczywiście. Ale wszyscy, jak mówi święty Paweł, przejdziemy przez ogień. Niektórzy to nazywają po śmierci czyśćcem. I mają niesamowite wyobrażenia tego czyste, jakie tam męki są, jakie tortury Bóg przygotował. To jest nieprawda, wiecie. Bo święty Paweł, kiedy mówi o tym ogniu, to mówi o ogniu, który oczyszcza. Wypróbowałeś jak złoto w tyglu. To znaczy, że musi spłonąć wszystko to, co jest związane z naszym egoizmem, miłością własną, z naszymi słabościami, gdzie szukaliśmy siebie, chcieliśmy żyć dla siebie. Bo zbliżamy się do Boga, który jest miłością i to zbliżanie się, to jest tak jak w małżeństwie, nie? Jak człowiek zakocha się w drugiej osobie, to pomału rezygnuje z pewnych starokawalerskich zwyczajów. Jak jest młody chłopak, to jeszcze tych nie miał nie wiadomo jakich starokawalerskich zwyczajów, ale sobie spędzał wolny czas, miał hobby, kiedy pojawiają się dzieci, to wiemy, że te hobby trzeba odstawić na bok, bo nie ma czasu na hobby. Ale jeżeli ktoś trzyma się tego hobby, to potrafi zniszczyć wszystko. Nie ma relacji z dziećmi, bo dla niego najważniejszy jest ten samochód albo motocykl, który musi jeździć po całym świecie, albo nie wiem, komputery, albo różne inne rzeczy. Nie? I żeby ta jedność w małżeństwie była, to człowiek musi rezygnować z różnych rzeczy, żeby tam naprawdę miłość była pełna. I to samo jest z tą relacją z Panem Bogiem. I tym jest czyściec. Ale niektórzy ten czyściec mogą już doświadczać teraz w swoim życiu, przechodząc przez ten ogień, kiedy przychodzą cierpienia, kiedy przychodzą choroby, kiedy nie wiem, nie można zostać w domu, bo nie można się już, nie ma możliwości opieki w taki sposób, jakby się chciało, nie? Jest pewien czyściec, z którym Pan Bóg przygotowuje na spotkanie z sobą. I w tych wszystkich doświadczeniach jest ta tajemnica krzyża Chrystusa, który wziął na siebie odrzucenie. Mówi, nie bądźcie wrogami krzyża. Szukajcie jedności. Bądźcie gotowi przyjąć grzechy drugiego na siebie. Bo tak Chrystus wszedł na krzyż, przyjmując nasze grzechy, odrzucenie, wyśmianie, cierpienie też i fizyczne. To jest droga do pojednania. Darujcie długi. Bądźcie roztropni. Bo wszyscy idziemy w tamtym kierunku. Takie słowo, które dzisiaj Władysław chce wam powiedzieć, chce wam zostawić może jako testament, jako najważniejsze ostatnie słowo taty, męża, dziadka, przyjaciela. Niech to słowo naprawdę wniknie w nasze wnętrza.
starajmy się o rzeczy wielkie. I ostatnie słowa są piękne. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię. To jest niesamowite, nie? Będąc tam, będąc w bliskości Boga, doświadczając tej miłości Boga już takiej pełni, bez zasłony, myśli o was tęskniąc, żeby się zobaczyć tam, dokąd wszyscy zmierzamy.